Po raz kolejny mieszkańcy Piaseczna mieli okazję wziąć udział w kiermaszu wielkanocnym. W niedzielę palmową 9 kwietnia na miejskim rynku rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz producenci regionalnych produktów spożywczych rozstawili swoje stoiska ze świątecznymi dekoracjami, pisankami, palmami oraz tradycyjnymi wyrobami żywnościowymi. Oprócz kramów handlowych na przybyłych czekały ciekawe atrakcje, m.in. warsztaty plastyczne i zagadki wielkanocne dla dzieci. Przede mną jest stoisko prowadzone przez Fundację Pomóż Dorosnąć. Na tym stoisku od wielu lat, chyba już od 6, sprzedawane są palmy konkursowe, palmy i inne ozdoby wielkanocne, które tworzą dzieci z piaseczyńskich szkół, przedszkoli na konkurs organizowany przez Piaseczyńskie Muzeum. W tym roku konkurs ma troszkę inną formułę, są to palmy rodzinne, wykonane przez rodziny. Nie jest ich tak wiele jak w ubiegłych latach, ale też są piękne prace, ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci z przedszkola Świat Bajek. Wszystkie pieniążki, które uzbieramy na tym stoisku, są przeznaczone na pomoc podopiecznym Fundacji Pomóż Dorosnąć. Fundacja istnieje 13 lat, pomaga dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Mamy na swoim koncie ogromne ilości działań pomocowych i wielu wspaniałych młodych ludzi, którzy dzięki naszej pomocy osiągnęli dobre wykształcenie, wspaniale wkroczyli w swoją dorosłość. Więc jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom, wszystkim kupującym na naszych stoiskach świątecznych każdy drobiazg. Ma skorupkę, tak jak orzech, ale bardzo, bardzo cienką. Na śniadanie zjeść możesz raz na twardo, raz na miękko. Jajko. Brawo, wybierz kolor sobie. Pięknie. Uwaga następna. Powrócił do nas z dalekiej strony, ma długie nogi i dziób czerwony. Dzieci się śmiały, gdy go witały, żabki płakały przez dzionek cały. Tutaj, słucham tego bohatera. Brawo! Chyba niebieskie pod kolor, co? Mamy niebieską? Mamy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim własnym i wszystkich pracowników Centrum Kultury. Zapraszam na dzisiejszy, kolejny już kiermasz wielkanocny, który się odbywa na rynku w Piasecznie. Do odwiedzenia mamy mnóstwo kolorowych kramów z pisankami, ozdobami wielkanocnymi. Zapraszam serdecznie i korzystając z okazji chciałabym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt wielkanocnych. Wszystkiego dobrego.